Z okazji świąt Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego dla wszystkich wyznawców Cerkwi Prawosławnej i ich rodzin składam najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim, żeby stół wigilijny stał się stołem, gdzie spotkamy się ze wszystkimi swoimi bliskimi, nie tylko ponieważ tak nakazuje tradycja, ale przede wszystkim, że będzie to nasze wewnętrzna potrzeba tego spotkania. I ta radość, która wynika ze spotkania przy stole wigilijnym, żeby emanowała i przedłużała się przez cały rok. Żeby ten stół wigilijny stał się takim stołem wyjścia do codziennych naszych posiłków wspólnych w gronie rodzinnych, których często nam brakuje w zakłopotaniu, w zabieganiu w dzisiejszym świecie. Życzę również, żeby dopisywało zdrowie, żeby duchowa, wewnętrzna radość i taka dobra energia emanowała na każdego w ciągu całego roku. Żeby te spotkania z najbliższymi były też momentem zostawienia wszelkich trudności, zatrzymania się na chwilę, przemyślenia tego wszystkiego, co w naszym życiu do tej pory się wydarzyło. Żeby to był czas rodzinny, czas poświęcony dla dzieci, którego często nam brakuje. Żeby to był czas, kiedy wszystko dobre będzie wyznacznikiem naszej radości. I żeby te święta przebiegały w jak najlepszej atmosferze spotkania i w świątyni, i przy stole, którym zawsze wiele gości się będzie znajdowało.